To było niewątpliwie historyczne wydarzenie dla klubu sportowego Proch Pionki oraz jego kibiców. W sobotę 15 czerwca na Stadionie Miejskim w Pionkach został rozegrany mecz Prochu Pionki z Orłem Wierzbica. Spotkanie miało wyłonić zwycięzcę tegorocznej edycji Tymex Ligi Okręgowej, a tym samym zapewnić awans do Decathlon 5 Ligi. Aby uczcić ten dzień, klub zorganizował festyn rodzinny, na którym nie zabrakło dmuchanych zamków, gier i zabaw dla dzieci. Były także pokazy strażackie oraz konkursy z nagrodami. Każdy też mógł skosztować lodów, waty cukrowej czy popcornu. Witam serdecznie wszystkich kibiców, mieszkańców Pionek. Chciałem w dniu dzisiejszym zaprosić wszystkich na mecz, który jest najważniejszym meczem w naszym sezonie. Jest to mecz o awans do 5. Ligi Rozgrywkowej. Przy okazji naszego meczu odbywa się festyn dla dzieci, naszych piłkarzy, mieszkańców. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich do kibicowania nam, no i do wspólnej fety, jeżeli wszystko się dobrze ułoży po prostu. Tuż przed godziną 17 trybuny były już pełne kibiców. Ponad 700 osób pojawiło się, by być świadkiem historycznej chwili i móc wspierać swoich faworytów. Zanim jednak padł pierwszy gwizdek, nastąpiła miła uroczystość, bowiem swój 400. mecz miał rozegrać Mateusz Szczepański. Z tej okazji otrzymał wiele pamiątkowych upominków. Wielkie podziękowania skierowano także do żony i rodziców piłkarza. Mateusz zasługuje na to, żeby go godnie uczcić, podziękować mu za tyle lat gry dla naszego klubu sportowego. Do głośnego kibicowania zachęcał burmistrz Pionek Łukasz Miśkiewicz. Tak jeszcze przed rozpoczęciem i przed pierwszym gwizdkiem, proszę Państwa, budujące jest, że jest nas dzisiaj tyle wspierających naszą drużynę, więc zadam proste pytanie. Kto wygra mecz? Kto wygra mecz? Kto wygra mecz? Nie żałujcie gardeł i życzę powodzenia. Ledwo rozpoczął się pojedynek, a sędzia musiał na chwilę przerwać mecz, bo efektowną sempertyniadę zademonstrowali fani Prochu. Ci zresztą przez cały mecz głośnym dopingiem wspierali swoich ulubieńców aż do odniesienia triumfu. Pierwsza połowa przebiegała pod znakiem zaciętej walki, jednak żadnej bramki nie strzelono. Po przerwie nastąpił przełom. Już w 47 minucie meczu padł gol dla Prochu. Potem jeszcze trzy fantastyczne bramki dla gospodarzy i jedna dla Orłów zapewniły pionkowskiej drużynie wymarzone zwycięstwo. Wygrana była nie tylko sukcesem piłkarzy, ale także całego klubu i kibiców, którzy wspierali ich przez cały sezon. Chwilę po zakończeniu meczu wystrzeliły szampany i rozpoczęła się feta z okazji awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Drużyna otrzymała od władz miasta zasłużony puchar, a kibice bęben. Radość po wygranym meczu połączyła wszystkich – piłkarzy, kibiców, trenerów i wszystkich obecnych na stadionie. To był moment, w którym zadowolenie i satysfakcja wybuchły z całej siły, a wspomnienia o tym dniu pozostaną na długo w sercach.